Na Państwa ekranach już 6 uczestników pierwszego wyścigu inaugurującego sezon żużlowy 2003 w Polsce, meczu pomiędzy ZKŻ Quick Mix a Plusz Polonią Bydgoszcz. Sędzia dzisiejszych zawodów, arbiter z Tarnowa, wylosował pierwszy zestaw pól startowych w tej sytuacji dla bydgoszczan. Zarezerwowane jest pole A i C. Zielonogórzanie pojadą z drugiego toru, a także spod bandy. Dodajmy, drodzy Państwo, że dziś obok meczu w Zielonej Górze pomiędzy ZKŻ a Plusz Polonią w Pile Polonia podejmuje WTS Atlas Wrocław. W Toruniu jeden z głównych pretendentów do tytułu jeździ z Wybrzeżem Gdańsk, a Włókniarz Częstochowa rywalizuje z Leszczyńską Unią. Już zawodnicy pod taśmą, już pod taśmą pierwsza para Andrzeja Koselskiego, pod taśmą także dwójka Amerykanów awizowanych dziś przez trenera Zbigniewa Jondera. Hemil i Janiro są rewelacją tegorocznych rozgrywek na Wyspach. Coventry Bees prowadzi w Elite League z 3 zwycięstwami, z kompletem zwycięstwa w ostatnim meczu wygranym 51-39 z Peterborough. Hemil zdobył 11, Janiro 5. Obaj panowie przyczynili się do zwycięstwa swojej drużyny. Wierzymy, że tak będzie również dzisiaj, więc Golob, Hemil, Wiltshire i Janiro. Kto będzie najlepszy? Jeden Polak, 3 zawodników zagranicznych. Najlepiej Tomasz Golob. Hemil przy krawężniku, Wiltshire jest drugi, ale atakuje po zewnętrznej Billy Janiro. Atakuje Tomasza Goloba. Janiro chyba wyjdzie na pierwszą pozycję. Tak jest! Amerykanin czarnym koniem zawodów. Mówił o tym Mariusz Okoniewski, że on pożyczył motocykl od Rafała Okoniewskiego. Janiro jedzie pierwszy. Wszyscy martwili się o jego postawę, a tu proszę. Młody Amerykanin na pierwszej pozycji, Tomasz Golob zmuszony do jechania na drugiej pozycji, 3 Todd Wiltshire, a zawodzi jak na razie Amerykanin Billy Hemil. A błąd Wiltshire, a wyprzedza go Hemil. Hemil jest 3, ale atak jeszcze Wiltshire'a po zewnętrznej części toru. Zawodnicy już za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Znakomicie Billy Janiro, 2 jest Tomasz Golob, 3 Billy Hemil, a ostatni Todd Wiltshire. Czyżby czarnym koniem dziś w drużynie zielonogórskiej ten, który jako pierwszy minął linię mety? Oby odpowiedź była twierdząca. Był szybki Billy Janiro, był szybszy od Tomasza Goloba. Hemil pokonał Wiltshire'a na dystansie w ten oto sposób. ZKŻ Quick Mix prowadzi z aktualnym mistrzem Polski Pluszesz Polonią Bydgoszcz 4-2. Cieszy się jeszcze Billy Janiro. Dziękuję zielonogórskiej widowni. Skandują jego nazwisko zielonogórscy kibice, a zaznaczmy, że to tylko przedsmak tego wszystkiego, co wydarzy się tutaj jeszcze nie raz.